Witam wszystkich serdecznie. Zaczynam dwie po siódmej, tak żeby mogły osoby spokojnie dołączyć. Przypominam, że jak są pytania, to w Q&A, ewentualnie na czacie. Ale chwileczkę jeszcze to poczekamy. Za minutkę zaczynamy, jeszcze poczekamy do dwie po i jedziemy. OK, mamy dwie po, to w tym momencie po prostu możemy zaczynać. Witam wszystkich serdecznie na webinarium za pośrednictwem tutaj Forex Club oraz brokera Tickmill. Nazywam się Michał Zbruk, jest to nasze czwarte spotkanie. I dzisiaj będę przedstawiał ogólnie rozwój tradera, jak ogólnie zostać profesjonalistą. I dziś tutaj omówimy różne kwestie, zarówno te przyjemne, ale też te negatywne. Przypominam, że zarówno mamy tutaj czat, jak i mamy opcję question and answers, na którym po prostu możecie spokojnie po prostu zadawać pytania, a ja w tym momencie postaram się na nie odpowiadać. Natomiast z racji tego, że to jest nasze ostatnie też spotkanie, jak macie jakieś pytania do wcześniejszych webinariów, no to w tym momencie też pytajcie, jak skończymy, co mamy dzisiaj do zrobienia, też po prostu będę na nie odpowiadać. OK, więc tutaj zaczynamy. Mianowicie tak, na początek tradycyjnie ostrzeżenie o ryzyku. CFD ze złożonymi instrumentami wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 65% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z Tickmill Europe Ltd. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Troszeczkę o mnie, dla osoby, które tutaj nie było wcześniej. Mianowicie tak, zajmuję się rynkami finansowymi od 2000 roku, natomiast to było bardziej hobbystyczne. Natomiast od roku 2007 jestem na rynku Forex, gdzie od 2008 roku praktycznie żyję tylko i wyłącznie z Forexu. Jestem zawodowym traderem, przy czym nie pracuję dla żadnej instytucji finansowej. Pracuję tylko i wyłącznie dla siebie na swój własny rachunek, tak samo nie zajmuję się zarządzaniem rachunkami, bo już takie pytania po prostu mi dostałem na maila. Specjalizuję się na grze na wykresach bez jakichkolwiek wskaźników. Mam tak zwany price action, czysty wykres, to co pokazuje wykres i na tym się skupiam. Na takich ETF-ach, przedziałach czasowych jak M1 do H1 maksimum. Nie trzymam pozycji dłużej tak naprawdę niż na daną sesję. Po prostu wyznaję zasadę, że po prostu zamykam w tym momencie komputer i się nie przejmuję, co się dzieje na rynku.
I tak mniej więcej, tak wygląda po prostu mój wykres. To jest akurat screen z, chyba sprzed 4 tygodni. Tak to wszystko wygląda. To jest akurat w czasie rzeczywistym od Tickmilla, gdzie po prostu w czasie rzeczywistym wszystko widzę. Jedyne, co można powiedzieć, co mam dodatkowe na wykresie, to jest mianowicie tutaj w prawym górnym rogu, to jest po prostu pokazuje mi, jaki mam split w danym momencie. Więc w tym momencie po prostu jest to, oczywiście to jest 5. miejsce po przecinku, więc w tym momencie po prostu widać, że są bardzo małe. Natomiast tak, lecimy z dzisiejszym tematem. Dzisiejszy temat to jest rozwój tradera, czyli jak zostać profesjonalistą. To, co mówiłem, tutaj jeżeli mają Państwo takie pytanie, to proszę pisać to na Q&A i Stefan i Justyna, to na maila proszę. I dzisiaj będziemy omawiać właśnie, jak tu przejść, to co trzeba zrobić, ale też co trzeba zrobić już, jak się będzie regularnie zarabiać. Także z tego po prostu nie przejść, jak się to mówi. Zawsze do mnie, jak tutaj macie jakieś pytania, które nie dotyczą konkretnie po prostu dzisiejszego webinaru czy poprzednich, to napiszcie mi po prostu na maila. Przy czym drobna uwaga co do maila. Jak ktoś mi pisał na maila w ciągu ostatniego tygodnia i nie dostał odpowiedzi, to bardzo proszę jeszcze raz, bo miałem małą awarię z przekierunkowaniem poczty. Okej, okay. Czyli tak, tutaj macie pamiętać o question and answers, tutaj najlepiej mi zadawać pytania, potem wszystko odpowiem. I jedziemy. Rozwój tradera. O co w tym chodzi? Jak to wszystko po prostu wygląda i na czym tutaj będziemy działać. Natomiast na początek drobny disclaimer. Będę tu mówił bardziej z perspektywy osoby, która zarabia mniej więcej powiedzmy średnią krajową i się zaczęła się zajmować rynkami kapitałowymi, aniżeli na przykład ma 2 miliony złotych na koncie i nie wie, co z tym zrobić. Dlatego tutaj trzeba też brać poprawkę, że u każdego będzie troszeczkę inaczej, bo jest to uzależnione po prostu od innego, jak od budżetu. Pierwszą rzeczą, jaką nie ważne, jeżeli po prostu w tym momencie chcemy być profesjonalistami, to musimy mieć nauczone być wszystko od podstaw. To nie jest tak, że my sobie od razu możemy przeskoczyć na nie wiadomo jaki próg i robić nie wiadomo co. Dlaczego? Ponieważ z moich doświadczeń, ludzi, których czy ja to szkoliłem, czy znam, najczęściej błędy, które popełniamy, to nie są błędy duże, to nie są błędy jakieś specjalistyczne czy coś w tym stylu. Tutaj problemów takich nie ma. Najczęstszymi błędami, jakie po prostu ludzie popełniają, i to nawet nieważne, na jakim etapie my jesteśmy, czy my dopiero zaczynamy, czy my jesteśmy gdzieś w okolicach na przykład zera, czy już jesteśmy w stanie zarabiać w perspektywie dłuższego czasu, to są błędy podstawowe. Typu na przykład, że mamy problemy, na przykład nieraz się z tym spotkałem, że ktoś nie patrzy na to, jak ustawić poprawnie po prostu SL na początku, bo wychodzi z założenia, niech leci, najwyżej zamknę z ręki. Dlatego tutaj skupić się na nauce podstaw. To, co my się nauczymy na podstawce, czyli te podstawowe informacje, to będzie mieć zakorzenione. I to nam zaprocentuje w perspektywie dłuższego czasu, bo późniejsza nauka setupów i całej tej reszty, to można wykuć na blachę. Tylko trzeba zawsze pamiętać o tych podstawach. Typu, żeby na przykład, to co mówiłem na poprzednich webinariach, żeby mieć zawsze SL i TP, żeby nie grać z wysokim stresem, czy jak jesteśmy chorzy, żeby nie grać. Takie rzeczy my zapominamy. Natomiast właśnie kiedy my uczymy się tych podstaw, kiedy mamy te podstawowe rzeczy, najbardziej oczywista oczywistość, to nagle się okazuje, że my ogromną ilość po prostu błędów pozbywamy się, czyli tak zwanych głupich pozycji, o czym było na webinarze numer 2. Kolejną rzeczą jest praktyka. I tutaj chodzi o zawieranie sensownych pozycji. I dlaczego tu jest zawieranie sensownych pozycji? Ponieważ praktyka to nie jest tylko, że my siedzimy nad wykresami, rysujemy tam w tym momencie na wykresie tam jakieś linie trendu na przykład, czy wsparcie, czy opory, czy inne, czy to, co po prostu preferujemy, ale to też jest zawieranie sensownych pozycji. Nie pozycji po to tylko, żeby zagrać, bo nam się nudzi, ale one muszą być założeniem naszym systemu. I drobna uwaga, jak my zaczynamy, czy się uczyć jakiegoś nowego setupu, czy my już jesteśmy dość dobrzy w tym, co my robimy i w tym momencie, to sprawdźmy zawsze, i to co mówiłem wcześniej na innych webinarach na temat kapownika, czy to, co my robimy, faktycznie jest zgodnie z naszymi zasadami, że to jest faktycznie te wejście takie, jak ona ma być,
a nie po prostu w tym momencie, że my zaczynamy modyfikować. Bo pamiętajmy, my mamy tendencję do kombinowania, a im bardziej kombinujemy, to w tym momencie nagle się okazuje, że po 3 miesiącach my robimy zupełnie co innego i na przykład coś, co wcześniej było po prostu bardzo dobre, nagle przestaje działać. Dlatego tutaj w tym momencie praktyka zawierania sensownych pozycji. To, co na przykład mówiłem na temat opisywania sobie pozycji i tak dalej, to się robi na każdym etapie. Nieważne, czy my dopiero zaczynamy, czy my już jesteśmy profesjonalistami. Zawsze to robimy, żeby przypadkiem nie zboczyć z tej właściwej naszej drogi, bo po samych pozycjach, bez opisów i tak dalej i tym podobne, my nie będziemy świadomi, że zaczynamy kombinować. Kolejny punkt. Na początku, kiedy my się uczymy dopiero czegoś, to trudno jest stworzyć własny system do gry. Natomiast z biegiem czasu, kiedy po prostu nabieramy doświadczenia, kiedy zaczynamy rozumieć założenia, zaczynamy budować już tak zwany system pod siebie. Co znaczy, system to nie jest tylko zbiór na przykład kresek, założenia typu, że wchodzę przy SR-ze przy takich warunkach. To jest wszystko. To są zasady zarządzania kapitałem, to jest radzenie sobie ze stresem, to jest kiedy grać, kiedy nie grać i tak dalej. To wszystko tworzy tak zwany system, bo to wszystko idzie w jedną dużą całość. Natomiast jeżeli, powiedzmy, nie wiem, idziecie na kogoś na szkolenie, wzięliście jakiś system z internetu, kolega was nauczył, nieważne, to jedna podstawowa zasada, 95% rzeczy to w tym momencie będzie wspólne dla każdego. Te same założenia wejścia będą, te same sytuacje, gdzie wchodzimy w pozycję, czy nie grać. Natomiast te 5% musi być dostosowane do danej osoby, ponieważ każdy ma inne doświadczenie, każdy ma troszeczkę inne spojrzenie na to wszystko, co powoduje, że możesz być tak zwany system święty graal, ale na przykład nie będzie pasował na przykład do psychiki danej osoby, i w tym momencie trzeba coś zmienić, tylko w tym momencie przeważnie to nie jest, że się zmienia wszystko, tylko na przykład zmniejsza się ilość pozycji, albo na przykład zmienia się time frame, w który gramy. Jest to zależne po prostu od tego danej osoby. Każdy będzie mieć tutaj te malutkie po prostu różnice. Nie są to duże różnice, ale mają ogromny wpływ na finalny efekt w perspektywie dłuższego czasu. Tak samo, kiedy budujemy ten własny system, to na początku, kiedy my nie jesteśmy w stanie na przykład jeszcze okiełznać, co się w ogóle na tym rynku dzieje, to bardzo dobrą rzeczą jest na przykład wzięcie takich założeń systemowych, na przykład jak price action, jeżeli ktoś się właśnie chce grać na czystym wykresie i tym podobne, i w tym momencie skupić się na tym i wałkować to w kółko, ponieważ nabieracie w tym momencie doświadczenia, i zaczynacie robić coraz więcej rzeczy instynktownie, czyli w tym momencie też na doświadczeniu. W efekcie podświadomie budujecie też własny system gry. Później, kiedy już jesteście w miarę świadomi tego, co robicie, bierzecie swoje notatki, spisujecie to, co robicie i budujecie właśnie na takiej kartce wszystkie swoje założenia, które macie robić. Nie zrobicie tego jednego dnia, nie zrobicie tego w tydzień, ale spowoduje to, że jak będziecie to budować przez ileś tam czasu, że to będzie dobre dla was i o to tutaj chodzi, bo w tym momencie coś takiego da wam możliwość po prostu zarobku w dłuższej perspektywie czasu, a o to tutaj po prostu chodzi. Przy okazji nie mówię za szybko, bo czasami się rozpędzam, napiszcie na czacie w razie czego. Kolejny punkt. Jak wcześniej mieliśmy zbudowanie własnego systemu, to tak samo jak mówiłem na przykład tydzień temu o zasadach BHP i trzymaniu się ich, to też nieważne na jakim etapie jesteście, musicie mieć je dobrze sprecyzowane, musicie mieć je spisane, wykute na pamięć i przede wszystkim trzymanie się ich. Bo w tym momencie nieważne, czy po prostu będziecie mieć tak zwanego świętego graala, to jeżeli się nie będziecie trzymać zasad, nie będziecie przestrzegać zasad BHP, to w tym momencie w perspektywie czasu stracicie. Będziecie na minus. Natomiast możecie mieć tak zwany system, który ledwo zarabia, ale będziecie się trzymać zasad, będziecie trzymać się BHP, to w perspektywie czasu zarobicie. O to tutaj chodzi. Tak samo, co do zasad BHP, tutaj właśnie jest ten webinar, który był tydzień temu, to przesłuchajcie sobie go jeszcze raz, stwórzcie sobie swoje zasady, też nie zrobicie tego od razu, potrzebne jest tu troszeczkę eksperymentów, bo musicie też troszeczkę dostosować do waszych warunków, jakie macie, do pracy i tak dalej, ale też spisywać to, aniżeli tylko w głowie.
I tutaj akurat do Darka, który pyta co do nagrań. Z wszystkich trzech poprzednich webinariów są już nagrania w internecie, na YouTubie, na kanale Tikmila oraz na forex.pl w dziale wideo. Też już wszystkie trzy są. Podejrzewam, że dzisiejsze będzie albo jutro, albo prawdopodobnie maksymalnie do przyszłego tygodnia. Więc te poprzednie już są, dzisiejsze nie wiem do końca, kiedy po prostu będzie, ale prawdopodobnie maks w ciągu tygodnia. Dlatego po prostu tutaj to, co mamy w zeszłym tygodniu, BHP. Zobaczcie, posłuchajcie tego jeszcze raz, dwa razy i znajdźcie tutaj sobie swoją własną drogę. To, co mówię też, nie zrobicie tego od razu. Będzie potrzeba tu troszeczkę czasu, ale da to wam ogromny efekt w perspektywie dłuższego czasu. A o to chodzi. Bo w tym czasie, kiedy wy to będziecie też budować, to nie tylko uczycie się na przykład jakiegoś systemu gry, ale też zbieracie doświadczenie, czyli jak się rynek zachowuje, jaka jest dynamika rynków, je na co uważać. Początkowo często jest tak, że nawet nie wiemy, na co my zwracamy uwagę. Ale z racji tego, że my widzimy dany aspekt kilkadziesiąt, kilkaset razy, to niektóre rzeczy zaczynamy unikać automatycznie, bo nasz mózg to przetwarza i to wie. Ale bez praktyki, czyli punktu drugiego, czyli bez zawierania sensownych pozycji, czyli tego punktu odniesienia, bez zasad systemu, czy ustalenia zasad BHP, no to w tym momencie będziemy kręcić się w kółko. Tu dlatego tak ważne jest to, żeby mieć to wszystko spisane. Drobna ciekawostka. Nie polecam mieć to spisane tylko na komputerze. Bardzo ważne jest to, żeby mieć to wydrukowane na kartce, a najlepiej, jeżeli to jest ręcznie napisane na kartce. Dlaczego? Ponieważ kiedy mamy na kartkę na biurku, to inaczej nasz umysł to przestrzega. Po drugie, jak piszemy manualnie, uruchamiają się inne zwoje w mózgu. Nie pamiętam dokładnie, jak się tam to nazywało, co powoduje, że lepiej to zapamiętujemy i łatwiej do tego wracamy. Więc zawsze to lepiej po prostu ręcznie spisać ten kapownik, który mamy, czyli do opisywania pozycji i tak dalej. Szablon dałem, jak ktoś chciał, to po prostu wysyłałem na maila. No to w tym momencie łatwiej, jak to mamy ręcznie spisane, a nie na komputerze. Kolejny punkt. Cały czas, nieważne na jakim jesteśmy etapie, i tutaj im wcześniej na tym zaczniemy, tym lepiej, to jest pracowanie nad własną psychiką oraz ciałem. Co mam tutaj na myśli? Jeżeli chodzi o pracowanie nad własnym ciałem, no to wiadomo, chodzi o to, żeby w tym momencie się ruszać, cokolwiek robić. Nie chodzi o to, żeby po prostu startować w olimpiadzie i po prostu trenować po 12 godzin dziennie. Chodzi o to, żeby być w dobrej kondycji fizycznej na co dzień, ponieważ to bardzo, sam trening bardzo nas odstresowuje, bo musicie pamiętać o bardzo ważnej rzeczy. Większość problemów, które właśnie są spowodowane psychiką oraz tym, jak mamy nasze ciało, czyli jak my odreagowujemy stres, nie jest na etapie, kiedy my gramy na demo, nie jest na etapie, kiedy my się uczymy czegoś, nie jest na etapie, kiedy w tym momencie na przykład gramy na mikroloty. To takie po prostu w tym momencie większe problemy dopiero zaczynają się w momencie, kiedy zaczynamy grać na kwoty, które są po prostu istotne dla naszego portfela. Wiadomo, dla jednego to będzie na przykład 0,1 lota, dla innego to będzie 5 lotów, to będzie za mało na pozycję, bo kwestia budżetu. Natomiast właśnie takie problemy są dopiero później. Problemy, które wynikają ze tak zwanego stresu, który mamy na początkowych etapach, to nie są problemy wynikające z psychiki. Bardzo często słyszę określenie, że ktoś gra na demo albo na mikroloty, no bo ja mam problemy z psychiką. Nie, to nie są problemy z psychiką. To są, bo to jest najłatwiej zwalczyć. Problemy, które wynikają, kiedy my się uczymy, kiedy my nie mamy tej systematyki i tak dalej, to jest nic innego, jak nie mamy dobrze poznanych zasad naszej gry. Czyli jakie mamy zasady całego systemu, kiedy grać, kiedy nie grać, kiedy nie mamy lub nie potrafimy się trzymać zasad BHP. To są problemy, które wynikają ze stresu na początkowym etapie. Psychika dopiero siada wtedy, kiedy mamy po prostu właśnie kwoty większe, aniżeli takie, które są do naszego budżetu istotne. Czyli najczęściej to jest tak, że na przykład jeżeli mamy na pozycję po prostu postawić powiedzmy 1/4 naszej pensji, którą normalnie zarabialiśmy przez miesiąc, no to po prostu palpitacja serca może być całkiem niezła. To wtedy są po prostu problemy, już znaczy mogą być problemy z psychiką. Tak samo te problemy z psychiką nie muszą być od razu, one mogą być w późniejszym etapie, ale prędzej czy później one wychodzą. Zapomnijcie o bajkach tego typu, że jak słyszycie, nie, czasami czytam w internecie, no bo ja nie mam problemu z psychiką, nieważne na jakich kwotach gram i tak dalej.
praktycznie zawsze to jest po prostu bujda i w tym momencie każdy ma jakieś tam problemy. Jeżeli się nie dba o własną psychikę, to niestety, i to jest niestety ciemna strona, że tak powiem, rynków kapitałowych, bardzo często zdarzają się sytuacje załamania psychicznego, zdrowotne, typu udar i tak dalej. Znam takie przypadki. Znam osoby, które potrafiły zarabiać ogromne pieniądze, a z dnia na dzień potrafiły się załamać. I niestety nie było to spowodowane tym, że na przykład stracili coś. Nie, zarabiali, tylko po prostu w pewnym momencie ten cały stres wybuchł. Uświadom prosta zależność. Kiedy macie otwartą jakąś pozycję i macie na małą pozycję, nie chodzi jakaś tam większa, macie po prostu małą pozycję i w tym momencie idzie wam na plus. Przestawiliście SL-a, także macie ją zabezpieczoną na, powiedzmy, na zero albo tak przysłowiowe plus jeden. Czyli nawet jeśli się wam rynek cofnie, to na niej nie stracicie. No to jest takie miłe, przyjemne uczucie i w tym momencie całe emocje z was schodzą. No i a niech się dzieje, co tam po prostu leci. I to jest przy małych kwotach. A teraz wyobraźcie sobie, że macie tak kilkadziesiąt razy czy kilkaset razy przy różnych pozycjach, gdzie na takiej pozycji na przykład SL jest wartość na przykład tego, co wyście zarabiali przez miesiąc wcześniej, a tutaj musicie tyle zaryzykować. To w tym momencie to naprawdę oddziałuje tak, że ten cały stres wszystko się kumuluje. Dlatego tak ważne jest pracowanie nad swoją psychiką, odreagowanie tego stresu. Bardzo często, co mało się o tym mówi, ale często ludzie to robią, bo w Polsce akurat jest niestety na to tak, może nie hejt, ale źle na to patrzone, że ludzie chodzą na przykład do psychologa. Nie, że z nimi coś jest, ale po prostu chodzi o to, żeby porozmawiać na pewne tematy, bo bądźmy realistami. To jest tak specyficzny zawód, że z kim porozmawiamy? Na przykład z małżonką, sam z partnerem czy z partnerką, którzy mogą wiedzieć, co ty robisz, ale nie rozumieją tego, więc tak naprawdę nie porozmawiasz. Z kolegami też, bo też się tym nie zajmują. Z moich doświadczeń wynika, że jak ja się spotykam czasami ze znajomymi traderami, to my gadamy o wszystkim, ale tylko nie o rynku. Więc często jest tak, że się idzie do specjalisty i są w Polsce specjaliści, którzy po prostu się zajmują w dużej mierze ludźmi, którzy się zajmują giełdą, bo to jest też specyficzne. Przy czym akurat te psychologi i tak dalej, to nie jest na początkowym etapie, to jest często w dłuższej perspektywie, bo chodzi o oddziaływanie po prostu stresu. Kolejny punkt. Znalezienie sobie hobby. Dobra, a co to ma wspólnego? A mianowicie bardzo dużo. Kiedy my pracujemy, i nieważne w jakim zawodzie, bardzo często zapominamy, że nie tylko samą pracą człowiek żyje. Natomiast właśnie tutaj w przypadku rynków kapitałowych, nieważne jakich, bardzo ważne to, co zawsze powtarzam, jest odreagowanie stresu. W momencie, jak znajdziecie sobie jakieś hobby, to w tym momencie to jest przyjemne, do tego macie cel. Jak zarabiacie pieniądze, możecie wydać na swoje hobby, w efekcie czujecie fizycznie te pieniądze, które zarabiacie i na coś przyjemnego. W efekcie jest tam łatwiej potem siedzieć na wykresie, wyczekać na waszą pozycję i w tym momencie zawrzeć tą pozycję, aniżeli zagrać pozycję, albo leci, albo wam się nudzi. Czyli to jest te 63% pozycji, tak zwanych głupich pozycji. W takie proste sposoby właśnie, jak znalezienie sobie hobby, jak jeżeli nie macie, no to w tym momencie po prostu bardzo to ułatwia człowiekowi życie. Zaznaczam, jeżeli ktoś nie ma jakiegoś tam hobby i tym podobne, to nie jest tak, że się je znajdzie od razu. Czasami trzeba nawet rok czy dwa nawet popracować nad różnymi rzeczami, aż się je znajdzie. Natomiast jest to wszystko do zrobienia. I czasami, nie wiem, z dziećmi na przykład, jak ktoś ma się coś tam robić, różne są, to jest to, co lubi. Ja na przykład uwielbiam się bawić klockami Lego. Mam 40 na karku, a uwielbiam klocki Lego. Po prostu mam drobnego fioła. Ale to jest to, co po prostu lubi. Kolejny punkt. Stworzenie własnych zasad zarządzania kapitałem. To jest akurat temat rzeka. Ja akurat robiłem, akurat nie akurat tutaj, ale wykład cały na temat zarządzania kapitałem nie są w internecie. W niektórych książkach nawet był przedruk moich zasad zarządzania kapitałem, a właściwie nie samych zasad, tylko jak je stworzyć. Tam nie będę tutaj mówić o wykładu, ale powiem pokrótce, o co chodzi. Ponieważ zasady zarządzania kapitałem są różne w zależności na jakim my jesteśmy etapie i na jakim my jesteśmy po prostu kapitałem operujemy. I trzeba być tego świadomym. To nie jest tak, że po prostu zawsze gramy w tym momencie
że w tym momencie po prostu zawsze jest po prostu, no, jakby to określić, to samo. Przysłowiowe bardzo często w książkach po prostu piszą, że gramy tak zwany 1% na pozycję. No dobra, fajnie brzmi, bo w tym momencie w razie wpadki to mamy zabezpieczony kapitał i tak dalej. No dobra, ale jeżeli ja zaczynam z rachunkiem powiedzmy 400 dolarów i bym miał grać na 1%, to przy moich na przykład między 8 a 12 pozycji miesięcznie, no to w tym momencie, nawet jakby mi wszystko weszło idealnie, co jest mało prawdopodobne, no to maksymalnie bym mógł zarobić około 40%, bo takim chodzi pod względem proporcji. No i fajnie brzmi, 40%, prawda? Świetny wynik. I jest to świetnym wynikiem. Tylko bądźmy realistami, 40% z 400 dolarów, no to no za prąd chyba nawet nie zapłacę. Więc przy niskich depozytach się zupełnie inaczej gra, aniżeli po prostu przy większych. Dlatego tak ważne jest, żeby to było dostosowane proporcjonalnie. To, co mówiłem tydzień temu. Kiedy ja na przykład robiłem swój pierwszy rachunek, który rozrobiłem większe pieniądze z niego, to miałem tam właśnie 400 dolarów, no to w tym momencie moja pierwsza pozycja, co ja potem to liczyłem, nie od razu, tylko potem, no to w tym momencie ona ryzyko było 17% na pozycję. Jest to absurdalna wartość, natomiast pozwala zbudować kapitał, a w razie tak zwanej wpadki, to stracę maksymalnie 400 dolarów, jeżeli mam ileś tam tych wpadek pod rząd i to nie jest taka w tym momencie kwota, że ja się załamię na przykład, gdzie po prostu stracę nie wiadomo na przykład oszczędności wszystkie swoje. Dlatego to musi być dostosowane. Tak samo. Bardzo istotne jest to, jak po prostu mamy nasz system gry, ile my pozycji robimy, na jakich TF-ach my gramy, jaką mamy skuteczność. Nie chodzi o to, jaką my mamy założenie naszego po prostu systemu, tylko jakie mamy po prostu faktycznie z zamkniętych pozycji nasze po prostu wartości. I to dopiero nam da obraz, jak to można zrobić. Ja natomiast już też nie jedną osobę taką znam, że na pewnym etapie, kiedy już się do odpowiedniego wartości doszło, to też nie jest tak, że ja gram na tak zwany procent. Ja już gram tak na tak zwane kwoty. Po prostu mam tam konkretnego swojego lota i gram tylko i wyłącznie tym lotem przez bardzo długi okres czasu, tutaj kilka ładnych miesięcy. Dlaczego? Ponieważ się z nimi gra komfortowo, minimalizuje dzięki temu stres niepotrzebny, a są na tyle to duże wartości, że po prostu się nie muszę przejmować po prostu pod względem finansów, że tak powiem, z budżetu domowego, jak ja to nazywam. Dlatego te wszystkie zasady tutaj muszą być po prostu ustalone. Zbigniew, akurat co do tego nagrania tutaj ci nie dam, szczerze mówiąc nie pamiętam, gdzie ona jest, bo to je dawałem chyba do internetu chyba jakieś 6-7 lat temu. Co prawda się tam nic nie zmieniło, ale ona nadal gdzieś jest. Jak już możesz mi napisać maila, ja tego postaram się poszukać i w tym momencie bym podesłał, ale to dopiero na maila. Kolejny punkt. Ćwiczenie dyscypliny. Rzecz, o której bardzo często zapominamy. Kiedy wszyscy słyszymy o tym, że trzeba być zdyscyplinowanym, trzymać się zasad i tak dalej, i tak dalej. Natomiast kiedy my już zaczynamy być zdyscyplinowani, że już potrafimy się trzymać tych zasad, zaczyna wszystko, co my robimy, mamy tą powtarzalność, to w tym momencie, jak już dochodzimy do etapu już mniej więcej zarabiania, bardzo często mamy takie złudne wrażenie, że my już mamy to tak opanowane, że robimy to automatycznie, a tu niestety nie. I tutaj właśnie trzeba pamiętać o tym, żeby to ćwiczyć niezależnie na jakim my jesteśmy po prostu etapie, czyli w tym momencie pamiętać o tym, że musimy być w danych godzinach po prostu przy komputerze. I tutaj bardzo ważne jest to, żeby po prostu się tego trzymać. Bardzo ważne jest, żeby notatki, co mamy, nawet jeżeli na przykład nie graliśmy cały tydzień, i tak zróbmy po prostu te standardowe procedury. Nie trzeba tutaj dużo, żeby tą dyscyplinę naszą utrzymać. Tutaj akurat niektórzy wykorzystują ćwiczenia medytacyjne, żeby sobie pomóc z dyscypliną, żeby się tego wszystkiego trzymać. Dużo zależy od dyscypliny, jak mamy, od zawodu, jaki mamy.
Potrafią być osoby takie, które już naturalnie wręcz można powiedzieć, potrafią się trzymać zasad, potrafią być zdyscyplinowane, robić co należy. I tutaj akurat najłatwiej jest osobom, na przykład, którzy mają własną działalność gospodarczą, czy na przykład służyli w wojsku. Miałem kiedyś akurat kursanta, który był snajperem, no to po prostu tak jak on był cierpliwy, tak zdyscyplinowany, no to po prostu ja nawet tak nie jestem, jeżeli chodzi o rynki kapitałowe, i to przynosiło po prostu efekty. Więc to jest wszystko kwestia po prostu jak mamy na co dzień. I tutaj trzeba po prostu trzymać się tej dyscypliny. Kolejna rzecz. Rzeczą, którą bardzo często my nie lubimy robić, robimy zamiatać po prostu pod dywan, to jest mianowicie musimy sami sobie umieć powiedzieć, że zrobiliśmy gdzieś błąd i wyciągnąć z tego wnioski. To, że my popełniliśmy błąd, to nie jest tragedia. Jest to normalna rzecz, jesteśmy tylko ludźmi. I bardzo często się spotykam z tym, że jak ktoś już właśnie zaczął zarabiać, to potem ma tak, że na przykład zrobił 10 pozycji bardzo dobrych, dochodowych, 11 była na SL-u i potem spędził 2 tygodnie na tym rozkminianiu, dlaczego on złapał SL-a. I co ciekawe, niekoniecznie to musiał być błąd, ale po prostu mogło akurat rynek zdecydować inaczej. Jeżeli na przykład pozycja była spowodowana naszym błędem, to też nie siedźmy nad tym nie wiadomo ile, tylko aha, weszłem, aha, patrzę, co się stało. Wejście było dobre, kierunek dobry, aha, źle ustawiłem SL-a i dlatego mi złapało SL-a, bo powinien być w tym miejscu, a nie w tym miejscu. To w tym momencie ja nie będę w tym momencie, że tak powiem, siedział nad tym tydzień, tylko po prostu wyciągnę wnioski. Tak samo. Jest to, co mówiłem troszeczkę wcześniej, jesteśmy tylko ludźmi. I w momencie, jeżeli popełniliśmy jakiś błąd i ten błąd zdarzy nam się raz, albo raz na ileś tam pozycji, to w tym momencie nie przejmujmy się, jesteśmy tylko ludźmi. Każdemu zdarza się popełnić jakiś błąd, każdemu się zdarza po prostu zrobić coś nie tak. Jeżeli to jest właśnie błąd bardzo rzadko lub pierwszy raz nam się zdarzyło, to było, minęło i tyle. Dopiero wtedy musimy po prostu popracować nad danym błędem, jeżeli na przykład nie robimy go raz na 100 pozycji na przykład, tylko raz na przykład na 10, bo to ma już istotny wpływ na to, co my robimy. I wtedy należy przejrzeć ten błąd, zobaczyć, co można poprawić. Bardzo przydatne tu jest na przykład napisanie sobie na kartce, co się zrobiło, wyciągnąć z tego wnioski i w tym momencie po prostu można funkcjonować dalej. I bardzo ważne, jeszcze raz to powtórzę, nie siedzieć nad danym błędem po prostu za długo, bo w tym momencie zapominam o całej reszcie. Resztę rzucamy w kąt. To samo, jeżeli w przypadku błędnej pozycji zobaczymy, że zrobiliśmy tam jakiś błąd, mamy też taką tendencję, że całą pozycję wrzucamy do kosza i uznajemy, że cała pozycja była błędem. Nie, to nie jest tak. Przeważnie jest tak, nawet na w miarę początkowym etapie, że większość pozycji, znaczna większość pozycji, którą myśmy zrobili, ona była poprawna. Była dobre wejście, były dobre parametry ustawione, był dobry kierunek, albo na przykład, a po drodze po prostu tylko na przykład źle prowadziliśmy pozycję. To nie oznacza, że my po prostu zrobiliśmy źle pozycję, że popełniliśmy błąd, że w ogóle wchodząc w tą pozycję. Nie. Błędem było na przykład złe prowadzenie pozycji. I w tym momencie wiemy, nad czym po prostu pracować, bo cała reszta była dobra. Niestety często się zdarza tak, że w tym momencie wszystko wyrzucamy do śmieci i zaczynamy, można powiedzieć, od nowa i trzeba wszystko przebudować. Dlatego tak ważne jest to, co ja powtarzam, żeby mieć tak zwany kapownik, notes z informacjami, które mamy, że po prostu tam to znotujemy i wiemy, jak my powinniśmy ten błąd, czy też nie. Kolejny punkt. Ustalenie sobie planu krótko- i długoterminowego. To jest to, co było tydzień temu, ale tutaj jeszcze raz o tym powiem. Mianowicie musicie pamiętać jedną bardzo ważną rzecz. Zarabianie na rynkach kapitałowych jest bardzo niepewne. Tu nie ma czegoś takiego, że jeżeli teraz zarabiamy, to będziemy zarabiać w przyszłości. Dlatego tutaj po prostu musicie myśleć, nawet jak już zarabiacie pieniądze, co z tymi pieniędzmi zrobić. Mianowicie jednym z najgłupszych rzeczy, jakie można zrobić, to jest na przykład co ja zrobiłem, to jest mianowicie iść do dealera samochodowego, kupić sobie nowe BMW M3. Bo w tym momencie bardzo łatwo jest przedobrzyć. I tutaj dochodzimy do bardzo istotnego kwestii zarabiania pieniędzy. Kiedy bardzo często jest tak, że zwłaszcza osoby, które mają małe doświadczenie, potrafią na przykład bardzo szybko zrobić większą kwotę, dopiero potem się zaczynają problemy. I to też się spotkałem z tym nieraz. Natomiast
My bardzo często wychodzimy z założenia, że jeżeli nie mamy tego planu, kiedy nie mamy po prostu określonych naszych celów, że kiedy my już zaczynamy zarabiać jakieś większe kwoty, to tak będzie zawsze. A niestety tak nie ma. I w tym momencie, kiedy mamy określony plan, czy to krótko, czy długoterminowy, to jest nam łatwiej opanować to, że nagle mamy duży przypływ gotówki. O tym będzie też za chwilę w następnym punkcie, ale po prostu ludzie różnie reagują przy kwotach, które są powyżej pięciokrotnego tego, co my normalnie zarabiamy. I o co mi tu chodzi? Właśnie jeżeli na przykład, teoretyzuję, jeżeli na przykład zarabiamy powiedzmy 5 tysięcy złotych miesięcznie, to jest nasza praca, bo pracujemy na przykład na etacie albo prowadzimy jakąś mniejszą firmę i akurat tyle nam wychodzi na miesiąc, no to w tym momencie, kiedy nagle, bo mieliśmy powiedzmy na przykład bardzo dobre 2-3 miesiące, zrobiliśmy z 5 tysięcy złotych, zrobiliśmy na przykład 500 tysięcy złotych, co wbrew pozorom jest abstrakcją. Sam robiłem z 400 dolarów, robiłem ponad 80 tysięcy dolarów 2,5 miesiąca. To było chyba w 2008, bodajże roku, albo 7, nie pamiętam. I wbrew pozorom to nie jest jakaś abstrakcja. Natomiast bardzo łatwo taką pieniądze, że tak powiem, całe stracić i zrobić naprawdę głupie rzeczy. Dla przykładu, kiedy mamy te 500 tysięcy złotych, zarobiliśmy bal, no to wypłaciliśmy sobie na przykład połowę. No i co zrobiliśmy? Poszliśmy do salonu kupić sobie samochód. No i w tym momencie kupiliśmy sobie ten samochód, wydaliśmy na niego 250 tysięcy, no ale trzeba go jeszcze ubezpieczyć, bo jest jakaś pierdółka do mieszkania, na przykład telewizor, no to jeszcze sobie wypłacę tam z wszystkim te 30 tysięcy i będzie git. No i w tym momencie na naszym głównym rachunku zostało już 220 tysięcy. No dobra, no ale tutaj po drodze akurat, że rozluźniliśmy się, stwierdziliśmy, że jesteśmy świetni i w tym momencie po prostu straciliśmy na naszym rachunku powiedzmy 50 tysięcy. No i w tym momencie już mamy nie 220 tysięcy, tylko w tym momencie już mamy 170 tysięcy. No i widzimy, że ten rachunek spada. No i zaczynamy się stresować, bo jednak trochę za dużo kasy przeszło. No to się uspokajamy, trzeba się opanować, żeby tego wszystkiego nie przedobrzyć. No ale mieliśmy rachunek w dolarach, a od tego, ile myśmy zarobili, na przykład minęło 3 miesiące. I w tym momencie, z racji tego, że rachunek mamy w dolarach, a wcześniej wypłaciliśmy kasę, kiedy było na przykład po dolar, powiedzmy, był po 4,50, a teraz jest na przykład dolar po 4 złote, no to już my sumarycznie nie mamy tych 170 tysięcy, tylko jakieś sumarycznie mamy już mniej, czy jakieś 160 tysięcy. No dobra, 160 to już jest też fajna kwota, gdzie można po prostu to reinwestować. No ale tutaj dochodzimy do bardzo istotnego punktu, o którym każdy zapomina. Nagle się okazuje, że mamy do zapłaty podatek dochodowy, bo o tym nikt nie pamięta, kiedy się zarabia po prostu pieniądze na rynkach kapitałowych, bo trzeba się z tym rozliczyć. Tylko to, co mówiłem, mamy do zapłaty te 19% podatku i w tym momencie po prostu to jest te 90 tysięcy, to jest w tym momencie, kurde, ciężko ma pan, 95 tysięcy złotych, ale my nie mamy 95 tysięcy złotych. Ponieważ myśmy, jak to zarabiali, dolar stał wyżej, a myśmy mieli w dolarach rachunek. I mamy podatku w tym momencie do zapłaty od tamtej kwoty na przykład 110. I w tym momencie nagle się okazuje, że zostało nam 60 tysięcy. I nagle z powodu tylko tego, że nam się wydawało, że my tylko połowę wypłacimy, zostało nam lekko powyżej 10%. I wtedy właśnie w takich momentach bardzo często dane osoby nie potrafią wrócić do zarabiania. Bardzo wtedy osoby właśnie się rozjeżdżają psychicznie. Więc w tym momencie trzeba o tym pamiętać, to co na przykład teraz Bogusz napisał, że trzeba zawsze odłożyć tą kasę na ten nieszczęsny podatek. Zapomnijcie o czymś takim, że coś nieraz spotykałem, że ktoś ledwo coś zaczął zarabiać po prostu i już od razu myśli o tak zwanej optymalizacji podatkowej. Nie, wbrew pozorom te 19% to nie jest taki zły wynik. Natomiast trzeba o tym pamiętać, że trzeba, żeby nagle nie było ups. Niestety nieraz się spotkałem, no może nie raz, ale kilka znam takich przypadków, gdzie osoby na przykład zarobiły, w następnym roku wszystko straciły, a nie zapłaciły podatku. I w efekcie nie dosyć, że już nie miały nic, a oni jeszcze mają podatek do zapłacenia. I często to były duże kwoty i ludzie tak wpadali po prostu w długi. Więc też trzeba o tym pamiętać. Dlatego jak mamy określony konkretny plan, spisany to punkt po punkcie i go będziemy realizować, gdzie jeden z czołowych punktów tego planu będzie pamiętaj o odłożeniu po prostu pieniędzy na zapłacenie podatku, to w tym momencie jest nam łatwiej przetrwać. To samo, jeżeli zarobiliśmy jakieś tam pieniądze,
to skupcie się na rzeczach, które po prostu dla was będą ważniejsze, aniżeli jest na przykład samochód. Ja wiem po sobie, że kupić samochód, bo zawsze się o tym marzyło, to jest super sprawa. Gdzie na przykład wcześniej, jak przejeżdżałem koło salonu, nie wiem, Audi czy BMW, to mogłem pomarzyć, potem przyszły pieniądze, to nagle się okazało, że mogłem wejść do salonu Audi czy BMW i kupić sobie dowolny model. No to jest świetne uczucie, to nie ma co tutaj ukrywać. Natomiast chodzi o to, że na przykład trzeba pamiętać o priorytetach. Trzeba pamiętać o tym, że tylko część wypłacić, a resztę właśnie część na oszczędnościowe na przykład, żeby to było, czy na przykład, a część na reinwestycje, żeby nadal zarabiać. Natomiast o tym się nie pamięta. To się dopiero o tym myśli wtedy, kiedy my wszystko stracimy. I tak jest bardzo często. Natomiast tutaj bardzo fajną rzeczą jest, że jedyną tak naprawdę rzeczą, którą toleruję, jeżeli chodzi na przykład o wypłacenie na przykład połowy albo większego i na coś przekazania tej kwoty, to jest na przykład spłatę hipoteki na przykład. Czyli coś, co nas po prostu, można powiedzieć, wręcz dręczy. Bo jeżeli mamy kredyt na plecach przez powiedzmy jeszcze 25 lat, a no to w tym momencie wiadomo, trzeba płacić to co miesiąc. Spłaćmy na przykład inne zobowiązania finansowe, ale nie kupujmy telewizora za 15 tysięcy tylko dlatego, żeby go mieć dzisiaj, żeby kurzył. Nie. Ustalmy sobie tu priorytety, natomiast nie na zasadzie takiej, że mamy chomikować pieniądze, bo nie tędy droga, tylko na zasadzie takiej, że tylko małą kwotę, na przykład 10%, tak robił Rockefeller, że 10% przeznaczmy na przyjemności. Przy małych kwotach, przy małych rachunkach, oczywiście to będą małe kwoty. Ja tak na przykład jak zaczynałem, to na początku to było to, że może na bułkę w sklepie starczyło, ale potem stopniowo było coraz lepiej. Dzięki czemu miałem komfort psychiczny, jeżeli chodzi o kolejną pracę, że ja się nie musiałem przejmować przez długi okres czasu, jak po prostu tutaj mam zawierać pozycję, czy ja muszę zawrzeć tą pozycję, żeby zapłacić rachunki na przykład. Nie, właśnie tak się buduje, bo w momencie, kiedy mamy ten komfort pod względem właśnie finansowym, to w tym momencie nie ma tej presji na zawieranie pozycji. Czyli możecie bardziej doczekać na tą konkretną pozycję, która będzie dla was lepsza. Tak samo, nie rzucajcie od razu pracy. Nieraz się spotykam z tym, że ktoś zarobił pierwsze, większe pieniądze i od razu co robi, to rzuca robota. Nie. Tutaj praktycznie każdego tradera, którego znam, ma przynajmniej inne źródło dochodu. Ponieważ kiedy mamy dochód z kilku źródeł, to w tym momencie jest nam komfortowo, że po prostu możemy nad tym pracować. To jest to samo, jak prowadzimy firmę. Jeżeli mamy tylko jednego dużego klienta, no fajnie, pracujemy dla niego, tylko że jak stracimy tego jednego klienta, to z czego mam zapłacić pracownikom, spłacić raty leasingowe i całą resztę? Dlatego lepiej jest mieć kilku klientów, aniżeli jednego większego, bo w razie wtopy to jesteśmy w stanie przetrwać. To samo jest tutaj. Mamy inny komfort psychiczny. I tutaj warto po prostu tutaj się nad tym zastanowić, nieważne na jakim etapie jesteście. Tak samo, bardzo często znam sytuacje też takie, że osoby, które zaczęły zarabiać już większe pieniądze, mają już tam odłożone po prostu ileś pieniędzy, to niekoniecznie, że rzucają robotę. Bardzo często w tym momencie zmieniają pracę na taką, którą na przykład zawsze chcieli robić, coś, co im daje satysfakcję lub na przykład robią coś pro bono nawet. I dla przykładu, miałem znajomego, który robił jako architekt, który robił typowe rzeczy bzdurne, jakieś tam altanki i tak dalej, które po prostu nie sprawiały mu satysfakcji, no ale przynosiły mu dochody. Natomiast potem, jak zaczął zarabiać właśnie na rynkach kapitałowych, to nadal był architektem, nadal projektował, ale robił takie rzeczy, które robił rzadsze projekty, ale takie, które mu dawały satysfakcję. Co ciekawe, jak się potem okazało, i tak miał z tego na całkiem niezłe pieniądze, natomiast nie miał tej presji, że on to musi robić. W najbardziej ekstremalnej sytuacji, jaką znam, co prawda to nie było pod względem dochodu u niego, to jest mój znajomy, Amerykanin akurat, który ma własnego hedge funda, który jest po prostu gigantyczny hedge fundem pod względem kwoty, gdzie osoba zarabia naprawdę ogromne pieniądze, to w dolarach siedmiocyfrowe kwoty, gdzie po prostu dla odstresowania się podaje kawę w restauracji, znaczy w takiej knajpie u znajomego, z racji tego, że on pracował wcześniej 15 lat jako kelner i po prostu sprawia mu to satysfakcję. Dla odprężenia. Brzmi absurdalnie. Gość, który jest milionerem.
Ale po prostu różne przypadki widziałem. Czy osoby, na przykład często wspomniane o mnie już wcześniej, tydzień temu w schronisku dla zwierząt, na przykład ludzie pracują, różnie to było, ale każdy coś robi. To nie jest tak, że się siedzi tylko i wyłącznie na rynku kapitałowym. Kolejny punkt. To jest w tym momencie praktycznie mało kto o tym słyszał. Mianowicie jest coś takiego jak księgowanie umysłowe. To są badania noblisty Richarda Tellera. Polecam sobie to poszukać, nie będę tutaj rozwijał całości. Natomiast o co tutaj chodzi? Mianowicie, kiedy my zarabiamy jakieś pieniądze, to my podświadomie je szufladkujemy do różnych rzeczy. Jeżeli na przykład my zarabiamy na etacie 5000 zł, no to mamy, że tyle idzie do tej szuflady, bo na przykład jest na czynsz, tyle jest na jedzenie, tyle jest na samochód, tyle jest na jakieś tam rozrywki. I mamy to jakoś poukładane. Natomiast te badanie po prostu pokazuje, że w momencie, kiedy my zaczynamy zarabiać kwoty nieproporcjonalnie duże do tego, co myśmy mieli wcześniej, lub mieliśmy przy tym, jakby zgubiłem słowo, a w momencie, kiedy na przykład mamy kwotę jakąś, czy to nie wiem, 100 lotka, czy to na przykład ze spadku, czy to na przykład gwałtowne, zarobiliśmy na rynku kapitałowych w bardzo krótkim okresie czasu, to my te pieniądze zupełnie inaczej szufladkujemy. Szufladkujemy je potocznie zwając łatwo przyszło, łatwo poszło, co powoduje, że bardzo łatwo jest w tym momencie je roztrwonić. Dlatego tak ważne jest, że w tym momencie, tak jak wcześniej, mamy plan i uświadomić sobie, dlaczego ludzie przy nagłej kwocie, którą dostali, dlaczego je tak szybko tracą. Bo w tym momencie załącza nam się tryb pierwszy, taki, że łatwo przyszło, łatwo poszło. To jest raz. Dwa, w tym momencie wychodzimy z założenia, że te pieniądze będziemy mieć zawsze. W tym momencie łatwo je wydać. To jest to, co mówiłem z przykład z samochodem, że kupiliśmy samochód za tyle, potem ubezpieczenie, potem jakąś pierdółkę, nie zapłaciliśmy podatku, potem jeszcze podatek do zapłacenia i zamiast 500 tysięcy mamy ledwo 60 tysięcy. Dlatego po prostu warto się zainteresować czymś, bo to jest przydatne niezależnie, czym się zajmujemy. Czy to życiem codziennym, bo chodzi o to, jak reagujemy na różne kwoty. A jaki tu jest problem w stosunku do tego, co my robimy? Kiedy my zaczynamy w tym momencie zarabiać, kiedy przychodzą nam tu gwałtownie duże pieniądze, to pomimo, że to nie jest, że na przykład zaczęliśmy zarabiać w ciągu 3 miesięcy, zarobiliśmy tyle, co na przykład w ciągu ostatnich 3 lat naszej pracy zawodowej, to nie jest tak, że myśmy to w bardzo krótkim okresie zarobiliśmy, bo to jest efekt tak naprawdę naszej pracy, którą myśmy wykonali znacznie wcześniej. Czyli w tym momencie, kiedy my uczyliśmy się, jak do tego dojść, eksperymentowaliśmy, poświęciliśmy jakieś tam depozyty, żeby się nauczyć tego wszystkiego, uczyliśmy się zasad, uczyliśmy się, żeby cierpliwości i tak dalej. Natomiast z racji tego, że my tego nie czujemy, to i ta kwota przychodzi nam bardzo szybko, powoduje to, że nasz mózg ją bardzo często szufladkuje, łatwo przyszło, łatwo poszło. Właśnie potem bardzo często jest tak, że my je potem bardzo głupio wydajemy. Nie myślimy tak naprawdę, o co chodzi. Bo jeżeli myśmy zarobili kwoty, które są w perspektywie czasu i mieliśmy tutaj, czy to w naszej działalności gospodarczej, czy na przykład dodatkowych premii, czy i tak dalej, gdzie po prostu stopniowo to wszystko przyszło, czyli, że tak powiem, czuliśmy, że pracujemy tak naprawdę w perspektywie długiego czasu na zarobienie tego, to mamy większy szacunek dla tego pieniądza i dlatego tak nie wydajemy je wręcz głupio. I to jest właśnie tak zwane księgowanie umysłowe. To w zależności po prostu, gdzie idzie. Polecam się z tym zapoznać. Jest sporo artykułów też w polskim też na ten temat i bardzo fajnie to opisuje i to się przydaje niezależnie od tego, jaki mamy po prostu dochód. Bo tak po prostu funkcjonuje nasz mózg. Kolejna rzecz. To jest bardzo ważny punkt. Co różni tak naprawdę profesjonalistę od tego, czy nam się po prostu poszczęściło, że akurat na przykład w danym okresie, powiedzmy 3 miesięcy, myśmy zarobili bardzo dużą kwotę. Pytanie, czy to było dlatego, że akurat idealnie nam wszedł zarówno nasza strategia, nasze założenia, ryzyko, które podjęliśmy, że akurat w tym okresie myśmy zarobili tam ileś tam pieniędzy, czy my jesteśmy w stanie to utrzymać w perspektywie dłuższego czasu? I to jest pytanie, które musimy każdy sobie sam musi zadać w perspektywie czasu. To nie jest tak, że po prostu to, że myśmy zrobili z jakiejś kwoty większą kwotę w krótkim okresie na przykład czasu, i to nie świadczy, że my jesteśmy profesjonalistami. Nie. Profesjonalistami czyni nas to, że my w perspektywie czasu jesteśmy w stanie trzymać się zasad, że zbytnio nam nie odbije pod względem na przykład tego, że mamy większy kapitał, że nam przyszło gotówki, że w tym momencie jesteśmy w stanie
mieć powtarzalność naszych wyników. Nie chodzi o to, żeby była powtarzalność wyników na zasadzie takiej, jak często w internecie pokazują, że taka ładna, idzie do góry, taki ładny po prostu linia trendu, można powiedzieć, do góry, gdzie po prostu jest nasz depozyt, po prostu rośnie. Nie, wbrew pozorom tak nie wygląda. U mnie wygląda to mniej więcej jak wykres EKG, tylko z lekką tendencją wzrostową. Są wtopy, są po prostu wystrzały do góry, ale sumarycznie chodzi o to jedno. Czy w perspektywie czasu jesteśmy w stanie po prostu zarabiać? Natomiast jeżeli mamy tą powtarzalność przez dłuższy okres czasu, i tutaj mam na myśli przynajmniej 2-3 lata, to dopiero wtedy możemy powiedzieć, że faktycznie my już wiemy, co my robimy. Dla przykładu, kiedy ja zacząłem zarabiać, kiedy to był tak 2007, 2008, 2009, gdzie zarobiłem pierwsze większe pieniądze, gdzie na przykład właśnie z tych 400 dolarów zrobiłem 80 tysięcy dolarów, wtedy myślałem, że jestem zarobistą. Wtedy myślałem, że jestem po prostu profesjonalistą. Dopiero tak naprawdę po 2-3 latach kolejnych zrozumiałem, że wtedy nie byłem. Nie, to nie było, że mi się poszczęściło, ponieważ trzymałem się zasad, byłem konsekwentny w tym, co robiłem. Natomiast to było za wcześnie jeszcze, żebym mógł powiedzieć, że byłem profesjonalistą. Potrzebowałem czasu, żeby właśnie, czy to nie wydawać głupio pieniędzy, to żeby po prostu trzymać się zasad zarządzania kapitałem, potrzebowałem na to czasu. Nie zbudowałem tego od razu, ponieważ niektóre rzeczy są, można powiedzieć, oczywiste, tylko że jest różnica między coś wiedzieć, a coś po prostu stosować. To są dwie różne rzeczy. Dlatego o tym trzeba po prostu pamiętać. Tutaj trzeba podejść to na chłodno. Nie robimy czegoś takiego tuż po tym, na przykład jak myśmy zarobiliśmy jakieś pieniądze. Nie, po prostu to trzeba zrobić stopniowo. Tutaj nie ma drogi na skróty niestety. To nie jest, że nagle olśnienie dostaniemy. Nie, to jest po prostu ciężka praca, żeby tutaj do tego wszystkiego dojść. Bardzo ważną rzeczą jest, żeby dojść do profesjonalistu, jest naprawdę dowiedzieć się, co ciebie naprawdę uszczęśliwia i to robić. To jest, czy to jest hobby, czy to rodzina, czy cokolwiek innego, ponieważ to powoduje, że mamy cel. Cel jest bardzo ważny w tym momencie, jeżeli mamy coś, co po prostu nas uszczęśliwia, ponieważ w tym momencie łatwiej jest nas się zdyscyplinować, łatwiej jest się trzymać zasad, łatwiej jest po prostu w tym momencie zarządzać naszymi pieniędzmi. I tu jest akurat temat rzeka, to jest kwestia tego, kto co po prostu lubi i tak dalej. Podam wam prosty przykład swój. Ja na przykład swojego czasu bardzo dużo podróżowałem. Latałem po świecie, zwiedzałem, fajnie, bajer. Natomiast największą satysfakcją przez te wszystkie lata nie było to, że tak naprawdę tam robiłem różne dziwne rzeczy. Tylko eliminowałem, tylko uświadomiłem sobie to wtedy, kiedy zacząłem eliminować rzeczy, których ja nienawidzę robić. I taką rzeczą jest na przykład sprzątanie. Nie cierpię na przykład sprzątać mieszkania. Jedną z rzeczy, które naprawdę jestem bardzo usatysfakcjonowany z tego, co ja robię, to jest to, że mam sprzątaczkę, która mi przychodzi regularnie, by sprzątać całe mieszkanie. Gdzie ja się męczę z tym cały dzień, jakbym miał posprzątać mieszkanie, a ona mi to zrobi w 1,5 godziny. Taka prosta rzecz, która tak naprawdę też niewiele pieniędzy kosztuje, daje mi więcej satysfakcji niż to, że ja mogę po prostu jutro sobie wsiąść w samolot, mam wrażenie teraz przy pandemii, i po prostu polecić sobie gdzieś na czas. Wydaje się to śmieszne, ale po pewnym czasie takich po prostu jest. Albo się po prostu starzeje. Natomiast te punkty, które tutaj mamy, kiedy my już to wszystko tutaj przeczytaliśmy, odpowiedzieliśmy sobie sami sobie na różne aspekty i tym podobne, to nieważne na jakim jesteśmy etapie, co trzeba zrobić, mianowicie powtórzyć wszystko od nowa. Czyli znowu te wszystkie zasady, które mamy, sprawdzić, czy tutaj nie przekombinowaliśmy, sprawdzać zasady BHP. Tu niestety najważniejsze tutaj, jak już dochodzimy do etapu już regularnego zarabiania, i tak te wszystkie aspekty musimy w kółko powtarzać. Bo to jest to, co mówiłem kiedyś. Mamy ogromne tendencje do kombinowania, że coś, co na przykład było dobre, to w tym momencie po prostu zaczynamy kombinować, nagle się okazuje, że z racji naszych kombinowania, nie wracania do tych podstaw, my podświadomie zaczynamy to zmieniać. I tam zarabialiśmy, a tutaj nagle przestajemy zarabiać. Dlatego tak ważne jest, żeby regularnie wracać do podstaw. Co z tego, że my będziemy to znać na pamięć? Nieważne, ale w tym momencie unikamy zbędnego kombinowania. Dzięki temu łatwiej jest po prostu trzymać się tych wszystkich zasad. I te punkty, które tu są, zapewne to nie jest tak do końca, czego oczekiwaliście, jeżeli chodzi o jak ma tutaj przejść na profesjonalizm, natomiast właśnie takie punkty
mają kluczowe znaczenie do tego, czy wy będziecie zarabiać w perspektywie dłuższego czasu. Nie w perspektywie czasu związanego z tym, że raz czy dwa nam udało się zrobić większy depozyt, fajnie, ale chodzi o to, żeby też mieć to utrzymać i w tym momencie, żeby jeszcze to można było, może nie powtórzyć, ale żeby zarabiać na tyle, żeby nas było satysfakcjonujące. I to, co mówiłem już chyba z 2 tygodnie temu. My przeważnie, jak zarabiamy na rynkach kapitałowych, to nie jest tak, że my zarabiamy od razu nie wiadomo jakie kwoty. Przeważnie jest tak, że my przez długi okres czasu dochodzimy do etapu, gdzie zarabiamy około 4-5 razy tyle, co my po prostu zarabialiśmy w poprzedniej pracy. Bo powyżej tej kwoty to jest właśnie, to jest księgowanie umysłowe, gdzie zaczynają się nam takie kwoty wręcz abstrakcyjne robić. To samo jest, jak mamy ustalać sobie cele. Jeżeli my zarabiamy na przykład powiedzmy 10 tysięcy na miesiąc, a naszym celem powiedzmy będzie powiedzmy dom za 5 milionów złotych, fajny cel, ale bądźmy realistami przy takiej kwocie, ile musimy pracować, ile czasu nam to zajmie, żeby do tego dojść. W efekcie powoduje to, że ten cel staje się nierealny. Natomiast jeżeli to będzie na przykład, że mamy 10 tysięcy, a chcemy na przykład uzbierać 200 tysięcy, żeby wpłacić na przykład za mieszkanie jakieś, powiedzmy 30% kwoty, a resztę powiedzmy w kredycie hipotecznym, to nagle staje się to realne, co powoduje, że łatwiej dążymy do tego celu. To samo. Dlatego te punkty tak tutaj są te ważne, jeżeli chodzi o całość. Natomiast już tutaj następne, co jest mianowicie, to są te podstawowe zasady, o których ja mówiłem wcześniej. To też się nie zmienia. Nieważne, czy już będziecie na etapie, że będziecie potrafili czymś zarabiać. To jest w tym momencie, jak poznacie jakiś setup i w tym momencie macie go opanowane, potraficie na nim zarabiać, to tradycyjnie chcecie się czegoś nauczyć nowego, normalne. Natomiast i tak, to co ja tłumaczyłem na pierwszym spotkaniu, też potrzebujecie te przynajmniej 100 pozycji, żeby po prostu to dobrze poznać. O, w tym momencie jest łatwiej oczywiście, bo nie trzeba się dużo rzeczy po prostu uczyć i tak dalej, ale też po prostu potrzebujecie na to czasu, nie zrobicie tego jednego dnia. Trzeba to wszystko po prostu zbudować. Oczywiście już w tym momencie nie musimy się uczyć takich rzeczy jak zarządzanie kapitałem, czy radzenie sobie ze stresem i całej tej reszty, bo to już wszystko mamy, uczymy się aspektu technicznego, ale pomaga nam to w całości. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten na temat dzisiejszego dnia. I teraz odpowiem na Wasze pytania, więc jak ktoś ma jeszcze tam dodatkowe pytania, jeszcze go nie zadał, to wpiszcie go w question and answers, to tutaj najchętniej odpowiem. I tutaj lecimy po kolei. To, co mówiłem, Stefan, tutaj napisz mi maila co do tego pytania, które oddałeś, to akurat nie jest tutaj naszego webinarium. Kolejne. Czy stosujesz do zajęcia pozycji także zlecenia typu buy stop, sell i tak dalej? Jak często? Nie, nie stosuję w ogóle. Akurat ja tutaj dużo patrzę pod uwagę, jak się rynek zachowuje, jaką mamy dynamikę i wolę po prostu zawrzeć pozycję z palca, tak zwane, ponieważ w tym momencie nieraz mi się zdarza tak, że unikam na przykład zawarcia jakiejś pozycji, bo mi się na przykład dynamika nie podoba przy na przykład danym eserze. A w przypadku jakbym miał ustawionego buy stopa czy sell stopa, to w tym momencie bardzo łatwo by mi zawarło taką pozycję, a wolę w tym momencie zawrzeć z ręki. Poza tym jest taka zasada, że dobra pozycja tak naprawdę zawsze da ci czas na wejście. Pomimo, że się gra na niskich TF-ach, to w tym momencie i tak mam czas na to, żeby zawrzeć tą pozycję. Kolejne pytanie. Jak odkrywasz setupy? Gdzie szukasz inspiracji? To jest po prostu nic innego jak patrzenie się na wykres, eksperymentowanie, szukanie różnych zależności, które po prostu widnieją na wykresie. Tylko żeby coś takiego znaleźć, to jest mianowicie w tym momencie musi być to czysty wykres, czyli coś takiego jak tutaj, jak ja mam u siebie. Mieć podstawowe zasady w ogóle już założeń. To jest w moim przypadku jest takie, że na przykład załóżmy teraz letko poszło do góry, to ja nie szukam w tym momencie, że to pójdzie mi do góry, bo ja widzę, że na Haydn mam praktycznie wodospad w dół. Więc takim podstawowym założeniem jest to, nie grać na przykład w tym momencie pod silny ruch. I to już mi wyklucza szukanie tutaj setupu. Więc w tym momencie patrzę, eksperymentuję, rysuję typu wsparcie opory, ja patrzę zachowanie, jakie są ruchy, jak wyglądają powroty, do którego punktu wraca, czy to jest powtarzalne. I przede wszystkim notuję swoje rzeczy w kapowniku.
Nie, że mam to tylko w głowie, bo o tym zapomnę, albo to w tym momencie będę pamiętał inaczej, tylko po prostu w tym momencie notuję sobie wszystkie zależności. I tak po prostu od jednego punktu do drugiego się eksperymentuje. Tutaj się świetnie przydaje na przykład do takich eksperymentów demo albo drugi rachunek na minimalną wartość lota, ale nigdy czegoś takiego nie robię na głównym rachunku. I tutaj jeszcze jest tutaj kolejny, można powiedzieć, czy używam do tego backtestów. Nie, nie używam backtestów, ponieważ zwłaszcza nie używam narzędzi, które mi symulują rynek. Zrobię to tylko i wyłącznie na rynku bieżącym, bo w tym momencie dochodzi jeszcze aspekt związany z nauką zachowania się rynku, jak on funkcjonuje, z jaką dynamiką dochodzi po prostu do danego poziomu. Coś, co na przykład mi nie pokaże na historii. Dlatego tutaj akurat robię tylko i wyłącznie po prostu na bieżąco wszystko. Tutaj kolejno trzeba zorganizować realną grę online na realnym wykresie. Tu akurat, nie wiem szczerze mówiąc, jak to wygląda pod względem prawnym, jeżeli chodzi o to, żeby Polska jest pod tym względem dziwna, natomiast to jest, też nie jest tematyką tego webinarium. Tutaj Piotr na temat właśnie psychologii w tradingu. Tutaj wiesz co, moim zdaniem waga psychologii w tradingu jest przesadzona. Jeśli się wie, co się robi i ma się poprawne założenia i dla mnie ważniejsze właściwie zarządzanie kapitałem, to psychika nie zgrzypi, bo na takiej sytuacji, które się by mogły przycisnąć, nie dochodzi. To jest błąd, ponieważ psychika nie, że jest najważniejsza, bo nie jest, natomiast to jest jeden z elementów. Bardzo często jest tak, że właśnie ten problem psychiczny są wtedy, kiedy są te kwoty większe, w mniejszym lub większym stopniu. Dużo zależy od tego, jakie mamy doświadczenie zawodowe i tak dalej, jak mamy, trafimy sobie rodzić ze stresem. Psychika jest ważna, ale też zgodzę się z tym, że to nie jest po prostu, że to jest 80%, kiedy też mi się kiedyś wydawało, tak? Nie, to jest po prostu równomierne z innymi czynnikami. I to jest mi, to jakby miał tak proporcjonalnie powiedzieć, to jest tak 1/3 do innych rzeczy, do PHP i techniki i tak dalej. Więc, ale nie, to nie jest, że to nie jest ważne, bo psychika może na przykład wybuchnąć na przykład w późniejszym okresie, gdzie po prostu może nam spowodować stres związany z to, że za dużo zarobiliśmy, gdzie też człowiekowi odbije za przeproszeniem, po prostu za dużo zarobił i w tym momencie nagle wszystko straci. To jest to, co mówiłem właśnie na temat wcześniejszego. Kolejne, 1% też może wykończyć rachunek. Oczywiście, dlatego tak ważne jest, że te zasady zarządzania kapitałem muszą być dostosowane do tego, jakie mamy założenia gry, jak my gramy i tak dalej. Okej. Okay. Z Twojego doświadczenia, ile maksymalnie wszystkich pozycji mogą stanowić głupie, błędne pozycje, żeby dalej zarabiać? Czy błędy w prowadzeniu pozycji, brak spójności, powtarzalności pomijają wejścia i wyjścia? W dużym stopniu prowadzi także do że strategia nie będzie zarabiać. Czy parę takich pozycji ma się zdarzyć, żeby nadal zarabiać? Tutaj akurat, że tak powiem, połączyłeś dwie rzeczy, ponieważ głupie pozycje to jest troszeczkę inaczej, aniżeli błędy wynikające z na przykład prowadzenia pozycji, czy na przykład złego wejścia. To są dwie różne rzeczy. Głupie pozycje to są takie typu na przykład, bo mi się nudziło, bo fajnie leciało, albo zagram, bo po prostu trzeba coś zrobić i tak dalej, i tak dalej. To są właśnie tak zwane głupie pozycje. Natomiast pozycje, jeżeli chodzi o typu błędne prowadzenie, czy na przykład złe wejście i tak dalej, to jest zupełnie co innego. To jest kwestia dyscypliny i trzymania się zasad. Natomiast odpowiadając na Twoje pytanie, w przypadku błędnych, tak zwanych głupich pozycji, no to tutaj bym określił, że tak przynajmniej 1/30 się może zdarzyć, nie powinno mieć większego wpływu. Natomiast w przypadku technicznych, tutaj się nie powinno zdarzyć takie po prostu błędy nie wcześniej niż 1/50 przynajmniej. Bo ogólnie i w tym, dlaczego? Bo tu nie chodzi o to, że statystycznie będzie to mały procent, bo to jest tylko na przykład przy 1/50 to jest 2% tylko. Natomiast chodzi o to, że bardzo często przy takich właśnie podstawowych błędach my sami siebie na siebie wkurzamy i potem mamy efekt domina, że potem kilka pozycji zrobimy tak pod rząd. I to jest największy po prostu problemem. Jak sobie radzisz z usuwaniem i przestawianiem stop lossa? Po pierwsze, SL mam zawsze na wykresie. Nie mam czegoś takiego, żebym miał pozycję otwartą. Natomiast z przestawieniem stop lossa jest to uzależnione od założeń po prostu moich założeń strategii.
Czy to na przykład to, co pokazywałem na pierwszym webinarze, że po prostu po zatrzymaniu się rynku i tam przestawiałem po prostu SLA, czy to na przykład w zależności inna strategia i tu się tego trzeba kategorycznie trzymać. Najczęściej jest tak, że przestawiam po prostu SLA po w jakimś tam większym czy mniejszym po prostu ruchu, po wybiciach. To jest urok niskich TF-ów, że po prostu też nie trzymam tych pozycji nie wiadomo ile, bo bardzo często jest tak, że właśnie po mocniejszym wybiciu ją po prostu zamykam, koniec, kropka. Co dalej? Jak oderwać się od wykresu i ciągłego zaglądania w wykresu? To jest akurat urok, że tak powiem, początków, można powiedzieć, owej training związany też z tym. Bardzo dobrą rzeczą jest po prostu wprowadzenie, to co mówiłem w wcześniejszych wykładach, to jest wprowadzenie sobie konkretnych godzin gry oraz limitów pozycji. I w tym momencie nie, że mamy otwartą platformę i zajmujemy się czymś innym, tylko po prostu wyłączenie tego wszystkiego i się trzymać tylko i wyłącznie tych godzin. Najgorzej jest w pierwszych statystycznych 66 dniach, bo tyle mniej więcej potrzebuje ludzki umysł, żeby wyrobić sobie jakiś nawyk. Bardzo dobre jest w tym momencie też tradycyjnie, co mówiłem wielokrotnie, spisać sobie na kartce, że ty grałem tylko w tych i tych godzinach, żeby widzieć te godziny i tego rynku nie ruszasz. To jest takie proste rzeczy, najłatwiej działają. Ustawiłem ostatnio SL2 pipsy na etku, co wynikało z systemu i na lewarze 1 do 100. Maksymalnie, co mogłem zaryzykować, to 1,5% rachunku. Więc jak wdrożyć to w czymś, mówić, żeby na małym kapitale grać bardzo ryzykownie? Bardzo prosto. Mianowicie jest to w zależności nie tylko od samego lewaru, ale też jak, ile my ryzykujemy. Ja akurat zaczynałem, to był chyba lewar, ale pamiętam, do 500. Natomiast to pokazuje, że przy krótkich SL-ach, czyli to, co ja stosuję, też nie ryzykujemy dużo, a załóżmy przy założeniu 5 pipsów SL-a, no to w tym momencie to jest tutaj, to jest w tym momencie, żeby to dokładnie mam powiedzieć, a to jest jakieś załóżmy 4%, gdzie na przykład mamy stosunek 1 do 3, jak dobrze wszystko wyjdzie, to z jednej pozycji mamy 12% w tym momencie zysku. Więc to jest urok właśnie niskich TF-ów, że można dzięki temu bardzo szybko zbudować kapitał i stosunkowo mało ryzykując, bo tak się na przykład nie gra, kiedy już mamy większy kapitał, ale to jest urok właśnie krótkich SL. Tutaj akurat dużo jest ważne też, co broker oferuje, ale czy to jest też zasadne do tego, co my robimy, bo często jest tak, że mamy niepotrzebne niektóre rzeczy, którymi dysponujemy, pod względem lewaru. Nie trzeba iść do brokera, który na przykład ma 1 do 500, skoro tego nie wykorzystamy, 1 do 100 w zupełności wystarczy. A jak sobie radzić z przygnębieniem fatalnym nastrojem po stratach? Po pierwsze, nie należy podchodzić do tego, jeżeli chodzi o straty, tylko należy podchodzić do tego jako do lekcji. Wiem, fajnie powiedzieć. Natomiast jeżeli masz takie przygnębienie i masz serię takich strat, to w tym momencie prawdopodobnie grasz za dużym lotem w stosunku do tego, co sobie możesz po prostu pozwolić. Tak jest bardzo często. Po drugie, jeżeli tutaj w takiej dłuższej perspektywie czasu się to nie sprawdza, to tutaj w tym momencie coś jest nie tak. Może to być aspekt spowodowany tym, że na przykład twoja strategia jest niepełna, może być to, że jest overtraining, za dużo tego wszystkiego masz, lub po prostu nie odreagowujesz po pozycjach, chociażby na spacer po jakiejś pozycji. To, co mówię, tu nie trzeba jakichś dużych rzeczy, to są takie podstawowe rzeczy, które w zupełności wystarczają. Czy nie prościej jednak zająć się indeksami lub akcjami? Mówisz, że masz też doświadczenie z GPW, gdyż mają one jednak wbudowany trend wzrostowy. Oczywiście, jak najbardziej, jeżeli ktoś preferuje. Droga jest nieważna, ważny jest tylko jeden. Czy w perspektywie czasu my jesteśmy w stanie na tym zarobić? Ja się akurat specjalizuję na walutach i to jest coś, co po prostu uwielbiam, ale też czasem mi się zdarza siedzieć na przykład na surowcach. Ale prawda jest taka, że to jest wykres. To wykres jest, zawsze będzie wykresem. Większość założeń praktycznie jest tych samych, nawet na giełdzie, tylko kwestia jest tylko, dochodzą jeszcze czynnik godzinowy w przypadku giełdy. Ale to jest nieważne co. Ważne jest to, czy ty to lubisz, czy jesteś w stanie na tym zarabiać. I to jest to, na tym to wszystko polega. E...
Już trochę o tym mówiłeś, ale zapytam. Na podstawie Twoich obserwacji kursantów i znajomych, czy można wskazać jakieś prawidłowości, ile przeciętnie trwa kolejne fazy rozwoju tradera od nowicjusza do osoby żyjącej z rynków? Na jaką perspektywę należy się przygotować? To jest temat rzeka, ponieważ są osoby, które znam osobiście, to znaczy to nie był mój kursant, że osoba zaczęła w wieku 18 lat, a w wieku 19 lat spłaciła hipotekę rodzicom. Znam taki przypadek. A znam takie osoby, które potrafią na tym rynku siedzieć po 7-8 lat i nie być na plusie z różnych przyczyn. Czasami to są brak cierpliwości, czasami na przykład po prostu się do tego nie nadają. Też jest taka opcja. Natomiast, żeby można powiedzieć realnie, czy tutaj w tym momencie będzie można było coś powiedzieć, czy już jesteś w stanie do czegoś dojść, to jest absolutny minimum, to jest rok, ale to jest minimum regularnej pracy, ale i potem jest to zależne od osoby. Dużo zależy po prostu od tego, jakie mieliśmy wcześniej doświadczenie. Wbrew pozorom dużo też zależy, co myśmy robili zawodowo. Osoby, które na przykład prowadzą własną działalność gospodarczą, to w tym momencie mają łatwiej na przykład. Wojskowi, osoby, które wymagają dużej dyscypliny, też mają łatwiej, ponieważ łatwiej się potrafią trzymać zasad. I tutaj akurat powiem rzeczą taką mniej przyjemną. Osoby, które są na etacie, są zawsze na najgorszej w tym momencie pozycji. Dlaczego? Bo osoby, które są na etacie, są przyzwyczajone do tego, że co miesiąc mają regularną pensję, a tutaj tego nie ma. Natomiast osoby, które są na przykład na działalności gospodarczej, to dobrze wiedzą, że będą mieć okresy lepsze i będą mieć okresy gorsze, co powoduje, że łatwiej mimo właśnie tutaj zrobić ten cały plan długoterminowy, bo wiedzą, że będą miesiące takie, że muszą na przykład dołożyć, żeby zapłacić w tym momencie zapłacić pracowników, ale wiedzą, że na przykład za pół roku będą zarobią 5 razy tyle, czego na przykład na etacie nie ma. Dlatego trzeba być tego świadome, że tu na rynkach będą miesiące lepsze i gorsze. I to jest coś, co po prostu powoduje, że ludzie nie wytrzymują i dlatego też trudno jest określić, po jakim okresie też dana osoba będzie zarabiać. Jest to tu temat rzeka. Co dalej? Czy jeśli tak, to kiedy przejść z konta spreadowego na konto z prowizją? Tutaj akurat teraz jest tak, że po prostu jest przeważnie spread i commissions i tutaj akurat tutaj jak mamy na przykład, tak jak teraz mamy na Tickmillu, że mamy spread na bardzo małej wartości, bo to jest 0,2 pipsa, 0,5, 0,4 i to na parach, gdzie są większe spready przeważnie, plus do tego jeszcze commissions, ale prawda jest taka, że to są, konkurencja zrobiła się na rynku od wielu lat taka, że to nie jest jakimś tam problemem. Są oczywiście brokerzy, które potrafią mieć jakieś dziwne, że tak powiem, prowizje wysokie i tak dalej, ale to nie jest problem. Akurat na przykład to, co mamy u Tickmilla, jest bardzo dobrą ofertą. Jak chcecie się po prostu przyjrzyjcie się, czy wam to pasuje, bo na przykład z tego, co nie, przyznam się szczerze, nie mam realnego rachunku u Tickmilla, ale z tego, co już wcześniej na przykład obserwowałem, czy na przykład to, co wiem od znajomego, który ma konto, to mają bardzo dobre warunki handlu. Co dalej? Zawierasz około 8 pozycji w miesiącu. Czy na etapie budowania kapitału stosujesz swoje setupy i system, dążąc do początkowo do takiej ilości zagrań, czy lepiej części? Gram około 8-12 pozycji w miesiącu i to jest na rachunku, który gram moim głównym. To jest rachunek, który mam po prostu większy depozyt, gdzie po prostu już nie potrzebuję eksperymentów i tak dalej. Bo w przypadku, jeżeli jest budowanie depozytu, to w tym momencie jest tych pozycji więcej, jest też znacznie większe ryzyko na pozycję, ale to jest też z mniejszego rachunku. Jest to kwota w tym momencie, która, że tak powiem, nie odbiega że od tego, że będziemy mieli nagle ups, związane, że to jest kwota, która po prostu wpływa na nasz budżet. Więc tutaj trzeba na to też brać pod uwagę. To jest też element zarządzania kapitałem, gdzie po prostu na różnym etapie po prostu mamy też różne wartości. Kolejny punkt. Czy jeden aspekt umiejętności można nadrobić innym u tradera, na przykład psychika opanować przy bardzo precyzyjnym spisaniu zasady działania, niedoskonałości w strategii poprzez odpowiednie zarządzanie kapitałem? Częściowo tak. Natomiast to nie jest tak, że może ci na przykład psychika leżeć, a na drogę go niż całą resztą. Nie, ponieważ w tym momencie, jeżeli potrafisz bardzo precyzyjnie trzymać się zasad, to wbrew pozorom w tym momencie też budujesz swoją psychikę. Masz większą pewność tego, co robisz, czyli w tym momencie psychicznie się lepiej czujesz. Czyli w tym momencie łatwiej jest też trzymać się na przykład już w otwartej pozycji, zarządzać taką pozycją. Natomiast sumarycznie, jeżeli chcesz już zostać, że tak powiem, zarabiać na perspektywie dłuższego czasu, no to niestety to jest wypadkowa wszystkiego. Bo co z tego, że się
się potrafisz trzymać zasad. Co z tego na przykład, że masz zasadę zarządzania kapitałem, jak na przykład czasami człowiek za przeproszeniem odbija i zrobi na przykład całą serię powiedzmy 20 pozycji, które w ogóle się kupy nie trzymają i w efekcie to, co wypracowaliśmy przez miesiąc, stracimy w ciągu jednego dnia. Nie, niestety w perspektywie dłuższego czasu nie trzeba mieć wszystko w miarę dość dobrze opanowane. Natomiast z doświadczenia wiem, że to nie jest tak, że całkowicie jeden element leży, a reszta idzie perfekt. Przeważnie etapami robimy stopniowo wszystko naraz. Potem wychodzi któryś element, że bardziej nam odstaje. I tutaj, jeśli to jest psychologiczne, to na przykład można się udać do specjalisty, czy na przykład w tym momencie, jeśli to jest technicznie, to na przykład ktoś, kto się zna na tym, po prostu może z boku na to patrzeć, czy różne są sytuacje, ale to jest po prostu przeważnie jest tak, że to jest równomierne, my wszystko idziemy do góry. Kolejne. Mam już jakieś doświadczenie, około jednego roku. Robię, wydaje mi się, że mam jakiś progres, ale nie zarabiam. Jak poradzić sobie, czy się nadaje do tego, czy nie nadaje? Masz jakiś sposób, testy, pytania, które potwierdzają, że przyjąłem predyspozycją? Nie, to nie jest arkusz Google z pytaniami, który ci powie, czy się na to nadajesz, czy nie. To nie tędy droga. Mianowicie, wbrew pozorom, rok to jest tak naprawdę minimum. I bardzo ważną rzeczą jest to, że tutaj określiłeś tutaj nie zarabia. Nie skup się na zarabianiu. Skup się na poprawności wykonywanych wszystkich czynnościach. I to, jak będziesz się na tym skupiać, to efekt końcowy przyjdzie sam. Bo jeżeli się skupisz na zarabianiu, to w tym momencie bardzo emocjonalnie do tego będziesz podchodzić. Ja wiem, jak to jest, że siedzimy nad tym, my chcemy nad tym zarabiać, z racji na to, że na przykład, nie wiem, czy wydaliśmy na szkolenie, czy na przykład utopiliśmy powiedzmy dwa depozyty i chcemy to odrobić. Ja wiem, jak w tym momencie my tutaj reagujemy, chcemy to odrobić. Natomiast nie, ty się masz skupić na właśnie zbudowaniu tych wszystkich zasad, że musisz mieć to wszystko poukładane i kiedy to wszystko będzie, to ty zaczniesz zarabiać. To jest taka ciekawostka teraz. Rzadko kiedy to jest, że my stopniowo zaczynamy zarabiać. Przeważnie jest tak, że kiedy my już zbudujemy to wszystko, to nagle po prostu te wszystkie zasady wręcz wystrzeliwują nam depozyt do góry. Że bardzo szybko, w bardzo krótkim terminie zaczynamy zarabiać. I wtedy właśnie się załącza dopiero psychika. Kolejne to pytanie. To już bardzo stare dzieje, ale na jakich instrumentach zrobiłeś ten wynik z czystotowych i na ilu transakcjach? Wtedy to było dokładnie tak naprawdę to, co było tutaj, dokładnie taki sam wykres jak tutaj, tylko że z tą różnicą, że tutaj zamiast funta do jena był jeszcze euro-dolar, wtedy jeszcze grałem na euro-dolarze. Nie pamiętam dokładnie, ile to było transakcji, ale to było coś koło, ile pamiętam, chyba około 60 transakcji czy 70. Nie pamiętam dokładnie ilości. Ale to jest tak 60-70 pozycji z tego, co pamiętam, to było. Mój segment z tego wyniku gdzieś jeszcze jest w internecie i latał w internecie, bo co prawda to było z 2008 roku, ale na pewno gdzieś jest. Okej, widzę, że... A, jeszcze kolejne pytanie. Czy nie myślałeś zrobić małego lokalnego zespołu, aby w trakcie wolnego czasu coś robić więcej niż zarządzać swoim rachunkiem, radzą sobie jednocześnie się z samotnością? Ale samotny to ja nie jestem, jestem żonaty. Chociaż z drugiej strony. Natomiast tak na serio. Kiedyś myślałem nad tym, jak mieszkałem w Tajlandii ładnych parę lat, żeby sobie otworzyć małą knajpkę i tam robić po prostu takie drobne szkolenia i tam tradować i tak dalej. Natomiast z tego nic nie wyszło. Potem ze znajomym chcieliśmy otworzyć hedge fund, po prostu do zarządzania kapitałem ogólnie hedge funda i tym podobne. Tutaj akurat nam popsuły szyki związane z prawnymi, związanymi z założeniem czegoś takiego. Najpierw w Polsce, potem jak chcieliśmy to zakładać w Wielkiej Brytanii, no to akurat trafiliśmy na Brexit i po prostu wszystkie nasze prawne po prostu poszły w łeb i potem już się nam nie chciało. Natomiast teraz już doszło do tego, że wolę po prostu potrajdować sobie przez 2-3 tygodnie dla siebie, przez te 2-3 godziny dziennie i zająć się innymi sprawami, zająć się własnym hobby. Szczerze mówiąc, lubię na przykład jak kogoś szkolę, bo to mi pozwala trzymać się zasad, ale kiedy to zrobię, to po prostu wolę już się tym nie zajmować, wolę się zająć innymi rzeczami. Wolę w tym momencie na przykład, nie wiem, iść z psami na spacer, lubię na przykład się ścigać w wyścigach simracingowych przez komputer, no to sobie wolę pojeździć, czy pograć w czołgi, na przykład pozabijać kogoś w czołgach, bo w tym momencie, że tak powiem, odświeżam swój mózg. Już przeszłem ten etap, że już tego po prostu nie potrzebuję. Okej, widzę, że już więcej pytań po prostu nie ma. W każdym razie ja Wam wszystkim bardzo dziękuję za... O, jeszcze coś się pojawiło.
Nie, akurat mentoring i tak dalej samego tego nie prowadzę, akurat nie robię czegoś takiego. A tutaj było jeszcze pytanie, widzę na czacie, co do z dostępnością nagrań. Mianowicie nagrania są dostępne, te trzy poprzednie już są dostępne zarówno na YouTubie, na kanale Tikmila, jak i na stronie forexclub.pl w dziale wideo, tam już są te trzy poprzednie. Dzisiejsze będzie prawdopodobnie w ciągu tygodnia. I tam można sobie to odsłuchać jeszcze raz. Ja w każdym razie dziękuję wszystkim po prostu za te cztery wykłady, które były. Mam nadzieję, że ktoś się po prostu czegoś nauczył. Jak ktoś mi zapomniał o czymś, przypomniał mu się jakieś pytania, tutaj może zawsze napisać do mnie. I w tym momencie staram się na bieżąco też po prostu odpowiadać. W każdym razie dziękuję wszystkim bardzo i do usłyszenia.